16-letni Cyprian pochodzi z Nowej Rudy. Wykryto u niego ostrą białaczkę szpikową. W związku z tym chłopiec potrzebuje pomocy ludzi dobrej woli. Niezbędna jest krew BRH-. Akcję na Kaszubach promuje Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie na prośbę zaprzyjaźnionej placówki z województwa dolnośląskiego. Jest to krew dla Cypriana Wielichowskiego. Jest to 16-latek, mieszkaniec Nowej Rudy. Dostaliśmy też informację z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie, to jest województwo dolnośląskie, że jest potrzebna krew RH-. Ten młody człowiek jest chory. Pragniemy się włączyć, dlatego że istnieje jednak braterstwo między uniwersytetami trzeciego wieku, a także rozumiemy tragedię tej rodziny, w której ten młody człowiek jest i naszym obowiązkiem moralnym, obywatelskim jest pomóc. Jeśli masz od 18 do 65 lat, posiadasz przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem, możesz pomóc. Tak się składa akurat, że nasza grupa wiekowa uniwersytecka nie jest najbardziej predysponowana do oddawania krwi ze względu na wiek, tudzież również inne okoliczności, które nam uniemożliwiają. Natomiast w takim zakresie, w jakim się możemy włączyć, się włączamy. Więc będzie akcja plakatowa, będą plakaty wisiały na przystankach MZ-owskich, tak, przez ponad miesiąc, żeby można było się zorientować. Akcja w ogóle jest bezterminowa, to nie jest kwestia jednego dnia. Krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa w Wejherowie przy ulicy Jagalskiego 10, czyli w budynku Wejherowskiego Szpitala Specjalistycznego w godzinach od 7 do 11.30. Należy wcześniej zaznaczyć, że krew przeznaczamy dla 16-letniego Cypriana z Nowej Rudy.